Panie Marszałku, Wysoka Izbo, a ja jednak Was podziwiam za upór wobec takiej sprawy. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli tak zdeterminowani przy swoim, ponieważ Wy mówicie, że nie chcecie pieniędzy z budżetu państwa, a przecież te 0,5%, o które się ubiegacie, to są pieniądze w drodze do budżetu państwa. Jeżeli nie weźmiecie tych pieniędzy, to one trafią do budżetu państwa. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Czy nie wzięliście pod uwagę, to jest pytanie, czy nie wzięliście pod uwagę takiej sprawy, że do tych pieniędzy z odpisu, z podatku ustawia się kolejka ludzi biednych, potrzebujących, ludzi potrzebujących pieniędzy na leczenie i tak dalej, a wy chcecie w tą kolejkę wstawić partie polityczne. Natomiast istotą demokracji jest równość obywateli. Inicjatywa tego 0,5% powoduje godny byt dla partii, które opierają się na ludziach bardzo bogatych. Natomiast ci ludzie, którzy stoją za bezrobotnymi, którzy stoją za tymi, którzy są w beznadziei i w rozpaczy, oni złotówki nie wpłacą. A trzecia sprawa to jest to, że kiedyś jak Wysoka Izba uchwalała w ordynacji wyborczej próg wyborczy, to ten próg wyborczy miał zabezpieczyć przed lawiną powstawania partii politycznych. A w tej chwili dla bytu, ze względów bytowych, będą jak lawina powstawały partie polityczne, od czego chcielibyśmy ustrzec państwo. No.